Wim Wenders, mistrz kina drogi, kształtował w zasadzie całą końcówkę XX wieku. XXI wiek, my dalej wyruszamy z różnymi reżyserami w podróż, wędrujemy, ale to już jest ta podróż, tak powiedzmy sobie, bardzo mocno symboliczna. Czasami międzygalaktyczna, bo podróżujemy w kosmosie, czasami ta droga staje się taka bardzo skromna. Natomiast w przypadku Wima Wendersa to już jest naprawdę w każdym wypadku na bogato. Mamy spotkanie dzięki Goethe Instytutowi, Ośrodkowi Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszeniu Kin Studyjnych, wybranych kinach studyjnych, spotkanie z kinem Wima Wendersa. Zaczynamy Alicja w miastach, potem Amerykański przyjaciel, Paryż, Teksas, Niebo nad Berlinem i kończymy cudowną Kubą, bo tutaj jeszcze to trzeba na tej mapie podać, Buena Vista Social Club i wspaniała, że tak powiem, historia muzyczna. On się też boksował, Lisbon Story, boksował się z całą historią kina, próbował odnaleźć miejsce w kinie, próbował swoich bohaterów też wikłać w te poszukiwania języka filmowego. Natomiast no, teraz wraca na festiwalu w Cannes, Perfect Days, nagroda Fipreszti, jury ekumenicznego, dostaje nagrodę aktorską jego bohater, także myślę, że piękne kino. No, przypomnę, że będę to także wspaniałe dokumenty, Tokioga, dokument o Yasushiro Ozu, także te elementy podróżowania po świecie, fascynacja Japonią, tego jest bardzo dużo i będzie można w tych filmach to wszystko odnaleźć, jeszcze raz na nowo sobie przypomnieć. Zapraszamy codziennie do Kina Meduza od 15 listopada do 19 listopada, codziennie o godzinie 20. W zasadzie każdy z tych filmów budzi wielkie sentymenty. Fajne jest to, że te filmy są też po rekonstrukcji cyfrowej, także będziemy mogli poczuć się jak na pierwszych seansach tych filmów, więc myślę, że nic dodać, nic ująć. Kto tęsknił za niebem nad Berlinem czy Paryżem i Teksasem, no to jest wielka okazja ku temu. Seansów jest tylko 5 każdego dnia od środy do niedzieli po jednym, więc trzeba sobie umiejętnie znaleźć czas i dawkować albo wybrać sobie jeden z wybranych seansów.